U wielu osób rodzi się pytanie, czy drób jest zdrowy, bo słyszymy bez przerwy, że jednak zwierzęta są faszerowane antybiotykami, hormonami. Producenci, którzy mają duże fermy drobiu, hodowlę drobiu, objęci są surowymi prawami, których nie mogą łamać. W Unii Europejskiej obowiązuje całkowity zakaz stosowania hormonów wzrostu. Jeśli chodzi o antybiotyki, antybiotyki są dopuszczone do użycia wobec drobiu, ale musi być to uzasadnione i zatwierdzone przez specjalnych inspektorów. Istnieje coś takiego jak okres karencji. Jest to okres, kiedy dochodzi do rozkładu antybiotyku. I dopiero po tym okresie drób może być dopuszczony do obrotu i dostać się do rąk konsumenta. Generalnie drób w sprzedaży musi być wolny od antybiotyków. Natomiast ta praktyka powinna być też stosowana wobec osób prywatnych, tak zwanych gospodarzy, ale hodowla zależy od nich. Oni nie podlegają tej kontroli, więc o to, czy takie zwierzęta były poddawane różnym zabiegom, musimy dowiedzieć się sami.